Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wychrzty i przechrzty. Ciekawa sytuacja była właśnie szczególnie w Europie i w Polsce z Żydami, którzy nie chcieli być już, nie chcieli chodzić do synagogi, to bardzo często zostawali ateistami, no, albo protestantami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Sytuacja jest dzisiaj podobna właśnie z muzułmanami. Większość ludzi w Europie czy w Ameryce, no to widzi, że to tylko tak idzie w jednym kierunku. Kobiety wychodzą za mąż jako druga, trzecia czy czwarta żona. No muzułmanki nie za bardzo wychodzą za mąż za chrześcijan, no bo bardzo często są oblane kwasem, rodzina je tam skatuje, brat zamorduje, no bo to jest honorowa sprawa. Żydzi tego nie robili 100 lat temu. Katolicy, kiedy też opuszczają, powiedzmy, wiarę, no to też nikt ich nie ściga z widłami. W Europie socjalizm, komunizm no, doprowadził do tej totalnej ateizacji. No i widać na dzień dzisiejszy, no to ogólnie Europa czy Ameryka, no to zatraciła poczucie tego zrozumienia dobrego i złego, czyli ta moralność została zabita. Teraz ludzie już po prostu nie widzą, uważają, że nawet jakieś akty przemocy są dobre, jeżeli cel uświęca środki. Sodomia jest dobra, rozwalenie rodziny jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Dużo ludzi po prostu no, ma dziwne spojrzenie na świat. Z muzułmanami jest taka sprawa, no, że tam jednak są te dwie frakcje. Sunnici i szyici, także jedni to pochodzą tam, idzie to się ciągnie od Mahometa, a drugie to się ciągnie tam od jego kuzyna, jakiś chyba ten kuzyn Ali był, no i oni się zwalczają, w niektórych krajach są sunnici, w innych są szyici i ciągle się leją, tam są nieustanne te wojny dla większości chrześcijan, czy protestantów, czy niewierzących, no to muzułmanie to są muzułmanie, ale to jednak nie jest. W zależności od kraju jest to inaczej. No i ci ludzie nie mieli, powiedzmy, reformy. Nie mieli Husa, nie mieli Lutra, nie mieli Kalwina. Europejczycy to mieli. Mieli to, no kiedy to lata, 1600, 1700. W Anglii było bardzo dużo tych wojen religijnych. Większość kościołów, no powiedzmy zborów protestanckich, anglikańskich, no to są były kościoły katolickie, także one mają witraże, one mają jakieś tam ozdoby i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się pójdzie do takiego czystego kalwińskiego czy luterańskiego, no to tam nie ma ozdób, to jest bardzo surowe. No i to jest ten wydział protestancki, który powiedzmy nie ma twarzy czy obrazów i tak dalej, i tak dalej. No, muzułmanie nie mieli tej reformacji, nie mieli tej reformy, nie mieli tej zmian. No i teraz dużo ludzi z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu opuszcza islam. W Ameryce jest około 3,5 miliona muzułman, Mahometan, Mickiewicz i inni to pisali Mahometanie. 3,5 miliona, z czego 100 tysięcy corocznie rezygnuje z tej swojej wiary. Jedna czwarta, która została wychowana w tej wierze, opuszcza. Najwięcej jest Irańczyków. Jak Irańczycy trafią do Ameryki, no to bardzo często po prostu opuszczają tą religię. Podobnie jest w zachodniej Europie.
No tyle tylko, że część tych muzułman, który wychowała się na Koranie, opuszcza, no ale część, powiedzmy, chrześcijan czy białych idzie z jakiegoś powodu czy drugiego. W Ameryce ci byli muzułmanie, no to motywy to są bardzo różne. Głównym powodem to jest to, no, że się nie identyfikują jako muzułmanie. 25% no to ma ogólnie problemy z religią jako taką. Z każdą religią mają problemy. 1/5 ma problemy z islamem konkretnie. 16% mówi, że no, uważa, że inna religia jest lepsza. No, 14% mówi, że dorośli do czegoś innego. Połowa opuściła czy zostawiła religię kompletnie, a 22% identyfikuje się jako chrześcijanie. Także wszyscy ci nowi przechrzczeni, nowi apostołowie, no, robią sporo, jako ludzie, którzy takiej świeżej wiary, czy świeżo po opuszczeniu, no to co robią bardzo często, no to z hukiem opuszczają, publicznie opuszczają, no tak jak homoseksualiści robili te wyjście z tej szafy, no to z czym większym hukiem, no to jest odważne, tak, to jest odważne. Organizują się w najróżniejszych grupach z innymi byłymi muzułmanami, no i atakują islam jako taki. Także cała ta walka i jako apostołowie, no to w wielu krajach może doprowadzić, powiedzmy, do ścięcia głowy. To nie jest takie proste i to nie jest, no to jest odważne, szczególnie w Iranie, tam ludzie mogą stracić życie. Nawet na Zachodzie, jeżeli ktoś tam się wyjdzie z religii to muzułmańskiej, no to tak jak wspominałem, tam są duże reperkusje. Rodzina się wypina, znajomi się wypinają i tak dalej, i tak dalej. Często no to jest przemoc, często jest jakieś nawet zabicia. Często ludzie tak samo się jednak ukrywają, ale najsłynniejszy przypadek, no to jest Salman Rushdie, czy taka gwiazda popularna Zayn Malik. No to, że oni publicznie wychodzą z tego i zachęcają innych, żeby zostawili, no to stawia wszystkich w dużym niebezpieczeństwie. Dwóch aktywistów takich, Noni Darwish i Ayan Hirsi, napisali książkę w 2008 roku, jak zostać niewiernym, tak, infidels, czyli ten niewierny. Papież Benedykt XVI, no to ochrzcił takiego egipsko-włoskiego dziennikarza Mahdi al-Lama, no i to było pokazywane na całym świecie, także to duża sprawa była. Wielu z tych byłych muzułman, kiedy oni żyją na Zachodzie, nie w arabskich krajach, no to oni robią coś nieprawdopodobnego, coś, co w tych starych krajach by było nie do pomyślania. Po prostu się organizują publicznie, organizują się razem przeciwko islamowi. W Niemczech są takie dwie organizacje, jest takie centralne stowarzyszenie byłych muzułman, a drugi to jest właśnie tego Darwisza, który napisał książkę Jak zostać niewiernym. No to jest stowarzyszenie byli muzułmanie, zjednoczeni byli muzułmanie, tak, także te organizacje, no, wspomagają tych ludzi w tych problemach. Najbardziej im walczą, no to właśnie z obcinaniem łechtaczek kobietom, że po prostu kobiety mają usuwane łechtaczki, no
mężczyźni mają usuwane, powiedzmy, też są obrzezani Żydzi, no i przypuszczalnie Arabi też. Myślę, że chyba wśród Arabów też jest obrzezanie, no i u kobiet też jest obrzezanie, ale to jest bardziej zwalczane. Obrzezanie nie jest ogólnie zwalczane. No w Ameryce no to większość chłopców jest obrzezana. Rodzice muszą się nie zgodzić, żeby chłopiec nie był obrzezany, no bo tłumaczą to sprawami higieny i tak dalej. No ale to się wszystko zaczęło w Ameryce po wojnie, kiedy hitlerowcy wyłapywali młode dzieci, młodzieńców właśnie na podstawie tego, czy byli obrzezani, czy nie. No i później w Ameryce w tych szpitalach zrobiła się cała taka osłonka do tego, żeby obrzezywać wszystkich, czy Żydów, czy chrześcijan, czy ktokolwiek. Tłumaczyli to względami. Także to też jest ciekawa sytuacja religijno-polityczno- ekonomiczna, można powiedzieć, no bo to też sporo kosztuje. Byli mi muzułmanie, którzy żyją na Zachodzie, no to osiągają coś nieprawdopodobnego. No teraz przy tym stanie komunikacji, kiedy ludzie mogą wymieniać się zdjęciami, mogą rozmawiać telefonami na Skype'ie i tak dalej, mogą wrzucać filmiki, jest to dostępne w ciągu kilkunastu sekund po drugiej stronie świata. No to właśnie oni to robią. Oni to robią przez książki, przez radio, przez telewizję, przez internet. Rozsyłają tą wiadomość, czy ten przesłanie bardzo często właśnie po arabsku, czy w innych lokalnych językach. No i obnażają islam, krytykują islam, zachęcają ateistów, czy ludzi, którzy zwątpili, żeby po prostu wyjechali na zachód. No, dużo jednak, no ale to jest mała część, to 90% muzułman, no to jednak przyjechała na zachód, żeby podbić ten zachód, żeby mieć te kobiety i tak dalej. Część, te 10%, które przybywa na zachód, no chrzci się, po prostu przechrzci się na chrześcijaństwo, no i bardzo często właśnie tacy ludzie tłumaczą, jak oni duchowo się zmienili. No te przechrzczenie, zorganizowanie czy nauczanie, no to jest potężna siła. To jest coś, co uderza w tych oryginalnych krajach, tam gdzie oni się urodzili, czy wychowali, szczególnie tam, gdzie historycznie, politycznie, no oni są wytrenowani, zastraszeni karą za krytykę, czy nawet jakąś satyrę, czy jakiekolwiek śmianie się z Koranu, no to jest poważna sprawa. To przez długie lata, no i teraz no to muzułmanie właśnie często mówią, że to jest taka żydowska konspiracja, żeby to rozwalić. No ale ludzie patrzą inaczej. To u nich też coś się zmienia. Kiedy Salman Rushdie opublikował te swoje szatańskie wersety w 1989 roku, no to bardzo wielu ludzi przeczytało to, no i utożsamiało się z tym, co się dzieje. No, szczególnie po tym, jak Ajatollah Khomeini powiedział, że trzeba zamordować Rushdiego za tą książkę. No i dużo ludzi to wyrażało, ten głos, no że to oni się utożsamiają, że chcieliby wyjść, no ale to wszystko, wyjście z tej religii, no to jest pod karą w zasadzie śmierci. To będzie dla tych, którzy nie żyją w islamskim społeczeństwie, no to trudno sobie wyobrazić, jakie są sankcje, jakie są ograniczenia.
No tylko nie tylko zewnętrzne, no bo jest i policja i są najróżniejsze te meczety i wszyscy ci duchowni i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie bardzo często właśnie udawali się na, tak jak w Polsce to się mówiło, na wewnętrzną emigrację. To jest też nie do uwierzenia. No i wtedy Rushdie przyszedł, napisał tą książkę, no i ludzie zobaczyli, że oni nie są tylko tak unikalni i jedyni i zobaczyli, że jest dużo tych ludzi. No, wszyscy ci tak bardzo aktywni antymuzułmanie, no to powodują trochę też, że będzie tam jakieś krytyczne myślenie, tak jak w tej reformacji coś się zmieniło w chrześcijaństwie, no to wygląda na to, że ta religia muzułmańska też nastąpi jakieś w krajach arabskojęzycznych do zmian, że to jednak dużo ludzi odrzuca islam, no czy chce zmienić. No, jeżeli, no islam sam w sobie jest dosyć agresywny, ale dużo ludzi właśnie nawet od środka widzi, że coś jest nie tak. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.